W piątek, 6 listopada, zaproszono nas do IJBB, gdzie właśnie sanepid dokonuje odbioru odbudowanego zakładu. Zakłady mięsne JBB zostały praktycznie odbudowane. Trwają ostatnie odbiory i myślę, że w ciągu kilku dni produkty wyjadą do naszych odbiorców. I już w poniedziałek w sklepach znajdziemy produkty IJBB. Można powiedzieć, że to jest zakład na miarę XXI wieku. Przede wszystkim jeżeli chodzi o stan sanitarny, higieniczny, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne wewnątrz zakładu. A maszyny no jak zwykle są najnowocześniejsze i na zamówienie. Te, które udało się uratować, oczywiście wykorzystujemy przede wszystkim te, które pracowały przy obróbce cieplnej, czyli atmosy, wędzarnie. Na wiosnę planowana jest dalsza rozbudowa. Kolejne etapy przewidujemy w przyszłym roku. Na wiosnę drugi etap, latem trzeci, jesienią czwarty. I to się zamknie rozbudową i zdolnością produkcyjną w granicach 200 ton, czyli dwukrotnie więcej niż w tej chwili. My przede wszystkim stawiamy na jakość współpracy, na jakość, jeżeli chodzi o produkcję wyrobów. Dlatego nie będziemy się szczególnie ścigać. Chcemy przede wszystkim, żeby współpraca z naszymi partnerami układała się bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. I żeby produkty były powtarzalne i smaczne. W 4 miesiące odbudowano 1/4 zakładu, gdzie obecnie zatrudniono 400 osób. Obecnie zatrudnionych jest około 400 pracowników. W następnych etapach będziemy zatrudniać w miarę potrzeb. W tej firmie się bardzo dobrze pracowało i dalej pracuje. Zdecydowanie wracają ci, którzy już u nas pracowali. Kierujemy się przede wszystkim doświadczeniem i fachowością. Tak szybko odbudowa zakładów możliwa była tylko dzięki ludziom. Jak twierdzi właściciel JBB, wiara i ciężka praca czyni cuda. Ja pracowałem przy odbudowie zakładu, także byłem na co dzień i widziałem, co się w tym zakładzie działo, kiedy po prostu będą realia wznowienia produkcji. Także z każdym dniem było coraz bliżej, żeśmy bardziej nabierali wiary i się cieszyli, że po prostu będzie praca. Pan premier powiedział przede wszystkim, że dopilnuje, żeby nam nikt nie przeszkadzał i słowa dotrzymał. To wystarczyło? Dla nas wystarczyło, dlatego że my stawialiśmy przede wszystkim na siebie, na ludzi, którzy tutaj z wielkim zaangażowaniem pomagali przy uprzątaniu pogorzeliska i przy odbudowie zakładu, przede wszystkim pracownicy, za co no, myślę, o tyle jesteśmy wdzięczni, że mają wspaniałe miejsce pracy. Po deklaracji właściciela po spaleniu zakładu uwierzyliśmy w to, ja osobiście też.